jesteś młodym, przystojnym mężczyzną, mógłbyś być bankierem, finansistą, nie wiem, modelem, a wybrałeś taki zawód, no w sensie, wiesz, po pierwsze startupowiec, czyli facet bez kasy. Poproszę puder, bo zaczynam się czerwienić. No niestety make-up pizka poszła na kebaba. Steve Jobs odrzucił propozycję bycia klientem firmy Mentis.pl, ale gdybym nim był, mielibyśmy na niego taki zestaw gadżetów, na przykład tak do trumny. Ale na przykład... Nie ma dowodów na to, że Jobs nie myślał o tym, żeby skorzystać z usług Mentis. Prawda? Będziesz zajeżdżać do Doliny Krzemowej, szukać dofinansowania? Nie, i na pewno będę chciał jechać do innych krajów, zobaczyć, jak tam się rozwinął rynek. Jak tam ludzie umierają? To chyba nie jest istotne. No, no jak to nie? Jak tam obsługiwani są klienci przez internet? No myślę, że klik.